Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered! 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 Dobra, pofapowałem sobie trochę tarczą. Uwaga, to jest szybkie wyjaśnienie. Jakieś 2 minuty odcinka, to jest druga próba do niego, jakieś 2 minuty odcinka poszło się hendożyć, czyli przejście stamtąd tutaj, odkrycie tutaj tego przejścia i gadanie z tamtym typem, ponieważ dysk, na którym mam zainstalowaną gierkę, zaczął się rozłączać, przez co musiałem to naprawić, bla bla bla. Na ten sam dysk też nagrywam, tak więc i nagranie się spieprzyło, jak i w sumie cała gadka z typem się zbagowała. Więc niestety tego nie pokażę w całości, ale patrzcie tu. Who are you? Who are you? Takie pytanie. Jest ognicho. Ołtarz Grave Lorda, parafia. No nie wiem, no do tego ogniska chyba nie ma teleportu. Chyba że musiałbym je rozpalić na przykład. Ale to zaraz obczaję. Tu jeszcze jest ściana. Zobaczmy, czy to jest też iluzja. Nie, to tym razem jest zwykła ściana. Dobra, to zanim pogadamy z tą osobą, która wygląda sobie trochę jak Quelag. Może to jest jej siostra na przykład, albo... No, albo bynajmniej ktoś z rodziny, albo jedna z tych sióstr z Izalitu też, no... Ciężko mi twierdzić. Hello. O, z niej butelka Estusa, jak miło. Gadu, gadu. A, nie pogadamy sobie, okej. Okay. Wejdź do przymierza. Tak. Piromancja, wielka kula ognia chaosu. O, poświęć człowieczeństwo. Okej, z tym na razie poczekam. W sensie, no mógłbym sobie farmić to człowieczeństwo gdziekolwiek będę chciał, ale... Wydaje mi się, że potrzebuję jakiegoś specjalnego pierścienia. Wiem, że w dwójce jest pierścień. Chyba się nazywa pierścień szeptów, czy coś takiego. Który pozwala mi właśnie z takimi... No, jak ona, że... Ona widać, że... ma usta, pewnie mogłaby gadać, tylko nie jest w stanie. Bo na przykład może nie rozumiemy jej języka, a pierścień... W dwójce nazywa się, w jedynce nie wiem jak się nazywa, ale nie wiem czy taki jest. W dwójce pierścień szeptów pozwala nam się komunikować z takimi stworzeniami. O, modyfikacja posażenia. Okej, czyli on może mi ulepszyć broń. Zobacz sługi Cór Chaosu. A, i to jest jedyne, co miał na sprzedaż. Okej. Okay. Stary, raczej byś szybko zginął od mego ostrza, tak więc... Nie testuj mnie. No plus ja nie mam na razie ochoty atakować jej. Zdobyłem też nowe cuda. Udałem się... W sensie jak tutaj szedłem do... tego... Przez Blighta i tak dalej. Zahaczyłem przy okazji o Kowala Andrę w parafii nieumarłych. I tam była ta babka, którą uratowaliśmy. Dialog z nim nie był szczególnie ważny. W sensie to po prostu podziękowała nam za uratowanie. Za to, że... Powiedzmy... Ukróciliśmy męki tamtych dwóch rycerzy. Powiedziała też, że to Patches ich oszukał i stali się puści, ale to w sumie chyba już gadała, jak tam gadałem w tym grobowcu olbrzymów. Ale kupiłem od niej sobie kilka nowych cudów i teraz wam je pokażę. A, i jeszcze tam na początku, gdzie była ta... przed smokiem, gdzie było to ognisko, to był obok był Soler, było tam kolejne przymierze i tam zdobyłem włócznie błyskawic, tylko za to, że do tego przymierza wstąpiłem. Tak więc sprawdźmy.
cud przekazywany członkom przymierza Wojownika Słońca, czy tam Wojowników Słońca, wyrzuca włócznie błyskawic. Włócznie błyskawic zadają obrażenia od prądu i są bardzo skuteczne przeciwko magii, ogniu i przede wszystkim smokom. Okej. Magiczna bariera. To chyba miałem, ale na wszelki wypadek. Cud biskupa Havela... To był... Serio? Havel Skała to był biskup? Zakrywa ciało płaszczem magii obronnej. Osłona znacząco wzmacnia obronę magiczną, pomagając wojownikom, którzy walczą z magią, tak? Zaciekle zwalczaną przez biskupa Havla. Emisja mocy. Cud z zewnątrz nieznanej białej drodze. Tworzy falę uderzeniową. Uważa się go za alternatywną odmianę mocy. Emituje powiększającą się kulistą falę uderzeniową. Gniew bogów. Pierwotna postać mocy. Tworzy potężną falę uderzeniową. Gniew bogów był epicką opowieścią, która przeobrażając się z biegiem czasu stała się współczesną mocą. Ta pierwotna postać mocy wytwarza falę uderzeniową zdającą obrażenia. No poważnie, teraz mi to będzie skakiwał. Tutaj. Wielka kula ognia chaosu. Sztuka płomienia chaosu, który pochłonął wiedźmę z Izalitu i jej córki. Wyrzuca olbrzymią kulę ognia. Płomień chaosu może stopić kamień i wytworzyć nietrwałą kulę lawy. Okej, coś tu jeszcze zgarnąłem? Chyba nie. Nie, nic więcej. Miecze i tam broni to nic ponad to, co mi wypadło z typów. Nakupiłem sobie strzał. Tyle, ile tylko byłem w stanie. Wszelakich. Księżycowa strzała to było co? Dlaczego sobie... A dobra, to nie ma. To nie w tej części chyba. Dopiero w którejś z innych jest. Są tak, że jak daną strzałę do danego łuku przypasujemy, to lepsze obrażenia zadaje albo coś takiego. Tutaj dalej wszystko też jest tacy. W ogóle mam też duszę strażnika ognia. To jest właśnie dusza strażniczki z Anorlondo. A czekaj. To jest nowy opis. Dusza strażniczki ognia przyciąga człowieczeństwo. W jej piersi, tuż pod cienką warstwą skóry, znajduje się rój człowieczeństwa, który wije się i wiruje. Jej mosiężna zbroja służy do ukrycia tej upiornej postaci. To jest za to, że zniszczyłem tą iluzję w Anorlondo. W sensie, jak tam szedłem właśnie do Kowala, to wyskoczyła na mnie ta strażniczka, wyskoczyła, to jest dużo powiedziane, no stała za tym mostem, za tym takim mostem obrotowym. No i po prostu no, musiałem ją zabić, żeby przejść dalej, no bo inaczej nie dałaby mi spokoju, więc no... jest... A ty czekaj właśnie, a propos. Mam duszę, kurde... Mam tu babkę, która może mi wzmocnić tę buteleczkę Estusa, a tego nie wykorzystać? No kurde, czy to byłby idiotyzm. W najczystszej postaci. No, na razie nie pogadamy. Wzmocnienie butelki Estusa. Proszę. Na plus 3. Maksymalne ulepszenie z tego, co widziałem na Wikipedii, to jest plus 8, ale z tego by wynikało, że musiałbym grę przejść co najmniej trzykrotnie, żeby uzyskać najlepsze możliwe zakończenie, z tego wychodzi. W sensie, żeby wszystkie NPC przeżyły i strażniczki ognia, czy tam strażnicy i tak dalej. I jesteśmy znowu w demonicznych ruinach. To jest znowu te... Dziadę. To tam na horyzoncie nie napawa mnie zbytnim optymizmem. Dobra, oni dają mi niewiele dusz, plus potem wysadzają i te robale z nich wyskakują, więc na razie sobie odpuszczę atakowanie ich, bo jest to totalnie nieproduktywne. Tutaj jest przejście, no ale jak, raczej jak do tej lawy wejdę, no to zginę, więc idziemy w tamtą stronę, w stronę mgły. Zobaczmy, coś takiego mnie tu będzie czekać. Wątpię, że boss, bo to trochę mała arena. Chociaż w sumie Demon Taurus, no też miał... Nie Taurus. Demon Capra. Demon Capra też miał małą arenę, więc... Nie powinno mnie to aż tak dziwić. Ale nie, no to raczej będzie chyba zwykłe przejście, mi się wydaje. A jednak nie, to będzie boss. Bo mgła nie zniknęła.
Czyli zaraz mi... Zaraz mi tu jakiś boss wyskoczy jak nic. Ej. Czy wy sobie jaja robicie? To są demony Taurusy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demonów Taurusów! I no są małe. To jest zwykły przeciwnik tutaj! No fucking way! Będę z tym walczył. Duża arena, to jest przeciwnik mój. Mam katalizator w razie czego, więc z tym będziemy się bić. No dawaj, pokaż mi ten pasek. A może nie? Czyli jednak nie walczymy, spoko. Czarny kaptur czarny set obszyty złote. Nieustanne wyładowanie. Okej, okay, czyli jednak walczymy. Po co ja się odzywałem w ogóle? Jak mnie piznął. Jak tam magia się spisuje? A nie by było najpierw trafić, nie? 152. No nie tak źle. Dobra, to było w sumie tylko do przewidzenia. Czekaj, wycofam się troszkę. Aha! Okej. Okay. Super, że w ogóle nie widziałem tego ataku, droga gro! No jest to, wracam tam i lecę po te dusze. Tym bardziej po głowę tego czegoś. Patrzcie, idzie do mnie. Oh my fucking god, ja myślałem, że to jest drzewo. O, to jest jakiś jeden wielki demon. No to wygląda. Aha, step. Serio nie mam zasięgu? Wracaj tu. Pewnie zioń sobie jeszcze ogniem. Raz. Dwa. Go, 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 go. Zabierz duszę. Co prawda niewiele ich mam, ale... Lepiej! Lepiej je odzyskać. Okej, nie do końca wiem, co to miało być, ale okej, niech będzie. O! To już wiem. XD. Dobra, schowam się tutaj. To przez ścianę raczej mnie nie trafi, nie?
Mam nadzieję w każdym razie. Dobra, jak ja mam pierścienie? No ten pierścień będzie tu raczej bezużyteczny. O, zwiększenie magii, to może być dobre. Dobra, tarcza na wszelki. A, okej, nie będzie potrzebna. Podejdźmy bliżej. Leci. Trafił w ścianę na... XD. Nie ma prawa mnie trafiać, a i tak dostaję obrażenia. Szybkie leczonko w takim razie. Let's go. Stary, za chwilę będziemy się bawili inaczej. Ruszysz dupę za tego miejsca, czy mam ci pomóc? Zbawiłem tak, boss, który ciągle stoi w miejscu jak ostatni cep. Spam se dalej, pewnie. Chodź do mnie. Bliżej, bliżej. Oj, tu se możesz stać. Jeszcze chybią, no nie wierzę. Zrobiłem unik, ale oczywiście gra wie lepiej. 209. Nie źle, nie tak źle. Zionie, czy... A, tak coś czułem, że będzie powtórka. Spróbuję go... normalnie mieczem pomucić. Może lepiej mi to wyjdzie nawet. Bo akurat ten miecz jest też szybki. Nie zdążyłem tarczy podnieść. Ale dobra, to już jest jego koniec. Żegnaj. Nawet mi cię nie szkoda. Zwycięstwo. Okej, dostałem człowieczeństwo. Czy ta lawa teraz zastygnie? Tak, zastyga! O kurde! No nie całkowicie, ale w dość dużym stopniu. Okej, poproszę. I... halo? Co tu jest? No, co jest? Czemu nie mogę tego zebrać? Co to, jakiś glitch, czy co? Ja nie wiem, to... wyrzuć. Tak. No, jedno mogę, a drugiego nie, no co, co jest? Świetnie. Czyli jeśli... w sensie, mam nadzieję, że to nie jest jego dusza, ale chyba nie, bo raczej duszę bym dostał zaraz po zabiciu go. Go, tego czegoś właściwie, ale mówię go jako demona. A, jeszcze ten set sprawdźmy właśnie, bo teraz sobie przypomniałem o nim. Czarny set obszyty złotem. Należał do czarownicy Quelanes Izalith, matki piromancji i córy chaosu. Nosiła ten wyszywany złotem czarny kaptur jeszcze przed erą ognia. Daje on dobrą ochronę przed ogniem, trucizną i innymi niebezpieczeństwami. Ha. Quelag? Quelana. Może Quelana to jest tamta babka właśnie. Ta taka, wiecie, pająko podobna. Bo Quelag już pokonaliśmy. Jest martwa. Mamy jej duszę w skrzynce.
Okej, to było trochę dziwne, ale dobra. W sumie nie wiem, czy ja nie powinien się do ogniska cofnąć od razu. Czy nie byłoby to lepsze? Włożyć te taurus. Kurde, jeszcze przeżyły, no poważnie. To jest dość irytujące w tych przeciwnikach, bo oni tak naprawdę robią tylko i wyłącznie za kokony dla tych larw. Ale same te larwy tak naprawdę niewiele robią. Chyba, że się na ciebie rzuci taka zgraja pięciu. O, piękne. Wszystkie od razu spadły i zginęły. To mi się podoba. O! Super! Tam 5 taurusów, tam demon kapra. Co jeszcze? Co jeszcze? W sensie, dobra, okej, przyznaję. Sam taurus i kapra, no nie były może zbyt trudne. Jako bossowie. Ale Jesus! Co to za jakiś recykling? Byś naprawdę nie chciał wymyśleć niczego nowego, czy po prostu nie mieli na to już pomysłów? Co, jakiego jeszcze przeciwnika wsadzić tutaj? Dusza dumnego rycerza. No chodź, kapra. Okej, ładnie. Ej, backstab miał być! Dobra, ale kapra na 3 strzały zwykłe schodzi. To bardziej głównie zasługa tego, że ta broń jest już dość mocno ulepszona. Coś mi się wydaje, że te taurusy raczej będą przed... No, no chodź, chodź. Przejdzie? No, oczywiście, że przejdzie bez żadnych po prostu przeszkód. Zrobiłem unik, podniosłem tarczę, gra nie zrobiła nic. To znowu! Okej, ten ten przewrót do tyłu to był po tym uniku, czy jak? Coś się zawiedziło mi unik, czy... Teraz na pewno zawiedziło mi zgon. Kongracja. You again. There is nothing to say. Dobra, gościu, nic mi nie powie. A jeszcze ten przedmiot, który mi sprzedał. O nim też zapomniałem, kurde. To będzie w kluczowych, czy... Nie, to było chyba do pogrania po sieci, czyli to będzie gdzieś tutaj. Tak, spis sług. Oskarżenia też sobie nakupowałem. Było mnie stać. Przedmiot do gry sieciowej. Zobacz sługi Cór Chaosu. Engi, niosący jaja, posiada listę tych, którzy służą jego pani, córze chaosu. Engi ceni tych, którzy ofiarują dużo człowieczeństwa, by ulżyć jego pani w cierpieniach. Ale ile tak naprawdę jest warta nagroda Engia? Czy Engia? Okej, zgarnąłem przedmiot z jednego typa. Tępiciel jaj się nazywa. O. Usuwa z ciała jajo pasożyta. Gorzki i kwaśny orzech usuwa z ciała jajo pasożyta. Nosiciele jaj postanowili służyć płomieniowi chaosu, a jaja symbolizują ten ich bezinteresowny wybór. Oczywiście te orzechy są zakazane, ale w szczególnych okolicznościach można je posiadać. Okej, ciekawe, czy to będzie działało jak jakaś bardziej porąbańcza trucizna, czy... Jeszcze inaczej. Dobra, pokonałem wszystkie te demony, już postanowiłem to wam tego oszczędzić. I coś z któregoś wypadło. Wielki topór demona. Topór wykonany z kości demona, dzierżony przez
Serio? To jest pomniejszy demon? Ciekawe. Ten topór nie ma magicznych mocy, ale w rękach silnego wojownika może zrobić z wroga miazgę. Oj, coś mi mówi, że nie tylko z wroga. Znaczy z wroga, no ze wszystkiego, co jest wielkości właśnie tego, który dzierży ten młotek. Czy tam toporek. Jolo! Estus, 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 Estus! To był głupi pomysł, to był głupi pomysł! Nie! Jezu, powinno być teraz takie... Spaliłeś się żywcem. O Boże, ale idiotyzm. Zauważam w ogóle, że ten demon... Nie Taurus, tylko Capra strzeże przejścia dalszego, czyli tam się będziemy musieli udać, ale to już myślę w kolejnym odcinku. W tym się już wystarczająco popisałem. Ja póki co jednak będę się coraz to bardziej udawał w tamtym kierunku. To wiem, może w kolejnym odcinku uda się nam coś jeszcze tutaj ogarnąć. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dark Souls Remastered. Cześć!